Panele fotowoltaiczne z pewnością pomagają w walce z globalnym ociepleniem, ale istnieje jeszcze jeden ważny powód, dla którego warto w nie zainwestować. Po prostu się to opłaca. Szczegóły w rozmowie. Współczesny człowiek zużywa coraz więcej prądu. Chętnie korzystamy z wszelkich urządzeń elektrycznych, które ułatwiają nam życie. Równocześnie wzrasta świadomość ekologiczna, dlatego szukając rozwiązań energetycznych dla naszych domów, sięgamy po rozwiązania pozwalające na korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Fotowoltaika należy obecnie do najchętniej wybieranych sposobów. O to, czy fotowoltaika się opłaca, pytam dzisiaj pana Karola Siebyłę, dyrektora generalnego JKT Solar. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Karolu, czy fotowoltaika w taki dzień jak dzisiaj, deszczowy, pochmurny, ma sens? Oczywiście, że ma sens. Zawsze ma sens. Dlatego, że panel jest tak skonstruowany, że on skupia na sobie światło, czy to skupione, czy rozproszone. Wiadomo, że w mniejszym stopniu będzie pracowała, ale skupia na sobie promienie światła rozproszonego, co pozwala nam magazynować to teraz jako prosument w zakładzie energetycznym. Czy fotowoltaika się opłaca? Tak, jak najbardziej opłaca się, dlatego że możemy skorzystać z dofinansowania rządowego Mój Prąd z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, gdzie jesteśmy oficjalnym partnerem. Dodatkowo możemy odliczyć sobie 17% bądź 32% w uldze termomodernizacyjnej na koniec roku w PIT-cie. Wiadomo, że cena energii idzie w górę z roku na rok. Świat zmierza w tym kierunku, że jednak ta energia będzie drożała. Samochody elektryczne, prawda, wszystko jednak w kierunku elektryczności. Dlatego jak najbardziej opłaca się. Czas zwrotu średniej instalacji od 2 do 10 kW, czyli mikroinstalacji, jest to 3,5 do 5 lat przy obecnej cenie prądu, a wiemy, że z roku na rok ta cena rośnie i będzie rosła. Czyli ten czas będzie nam się skracał. Proszę nam wytłumaczyć tak kawa na ławę, jak działa fotowoltaika. Mamy zainstalowane panele, załóżmy na domie, które skupiają światło, czy to skupione, czy rozproszone. Wprowadzają do środka, do domu. Na bieżąco zużywamy, jeżeli mamy włączone urządzenia, załóżmy tak jak tutaj teraz, pożytkujemy 100%. Jeżeli nie ma nas w domu, coś się musi z tą energią stać. Jest wprowadzana do sieci i mamy na to 365 dni, by ją odebrać. Pomniejszoną o 20%. Mówimy tu o mikroinstalacjach, czyli od 2 kW do 10 kW. Jest to zasada prosumencka, czyli magazynowanie energii w sieci. Zanim zaczniemy czerpać profity z fotowoltaiki, musimy chyba liczyć się ze sporym wydatkiem. No tak, wydatek nie jest mały, ale my jako firma organizujemy programy grupowe, tak jak dla mieszkańców gminy Sędziszów Małopolski. Obniżamy cenę od ceny rynkowej, łącząc to z programem Mój Prąd i dodatkowo mogąc skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Naprawdę wychodzą bardzo fajnie te koszty i ten czas zwrotu jest dużo szybszy jak na rynku. A proszę rozwinąć jeszcze może, co to znaczy program grupowy. Program grupowy jest to taki nasz autorski program, który realizujemy w całej Polsce. Obniżamy ceny naszych zestawów od cen rynkowych. Łączymy to z tymi ulgami, o których wspomniałem i wychodzi nam dużo korzystniejsza cena od ceny rynkowej. Gdzie szukać informacji na temat aktualnych obowiązujących programów? Na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskamy wszelkie niezbędne informacje co do programu Mój Prąd, rządowy program, który na chwilę obecną cieszy się największą popularnością w Polsce. A już niebawem, bo 9 listopada JKT Solar planuje spotkanie dla mieszkańców gminy Sędziszów Małopolskich właśnie na temat możliwości instalacji fotowoltaicznych. Wiadomo, że sytuacja jest rozwojowa z tym, co się dzieje w kraju i na świecie, ale też macie alternatywę. Tak, my zachęcamy Państwa do dzwonienia pod wyświetlony numer telefonu, gdzie handlowiec podjedzie, bezpłatnie udzieli wszelkich informacji. To nic nie kosztuje. Wszystkiego każdy z Państwa może dowiedzieć się na miejscu.
wyliczy z Państwa rachunku, jaka powinna być instalacja, powie, jaki jest czas zwrotu. Dlatego zachęcamy, jeżeli uda się, to spotkanie się odbędzie, jeżeli nie, to tak jak powiedziałem, wszelkie niezbędne informacje pod numerem telefonu wyświetlanym. Jednym z chyba najczęstszych pytań, które zadają klienci, to gwarancje, jakie zapewniacie? No my zapewniamy długie gwarancje, wypracowane już przez lata współpracując z producentami. Jest to 12 lat na serce instalacji, czyli na inwerter, 30 lat na sprawność panela, polski panel, polskiej produkcji, 12 lat na inne uszkodzenia związane z panelem. I z realizacją gwarancji nie ma problemu? Nie ma. Klienta nie interesuje proces reklamacji. Jeżeli cokolwiek by się działo, jest tylko i wyłącznie wymiana na nowy. Jak wygląda realizacja instalacji fotowoltaicznej? Od podpisania umowy w całej Polsce do 14 dni jesteśmy. Realizujemy to bez przedpłat, bez zaliczek. Rozliczamy się po inwestycji. Cena nie może ulec zmianie. No wiadomo, że jeżeli nie zmieści się ta ilość paneli, którą mamy w umowie, no bo pojawią się jakieś problemy techniczne, wiadomo, że cenę obniżamy, przeliczamy od nowa, prawda, ale cena nie może ulec zmianie w górę, że dlatego rozliczamy się po inwestycji, nie pobierając żadnych przedpłat ani zaliczek. I kończąc naszą rozmowę, podsumujmy jeszcze, na jakie dofinansowanie mogą liczyć osoby zainteresowane właśnie fotowoltaiką? Przede wszystkim na obniżoną cenę rynkową jako nasz program autorski. Dodatkowo 5000 zł z programu rządowego Mój Prąd. Ulga termomodernizacyjna w PIT-ie 17 bądź 32%, co nam daje nawet do 65% dofinansowania na mikroinstalacje od 2 kW do 10 kW. Dziękuję za rozmowę. Przypominam, moim Państwa gościem był dzisiaj Karol Siebyła, dyrektor generalny JKT Solar. Spotkanie z firmą już 9 listopada w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy Sędziszów Małopolski, na które serdecznie zapraszamy.